Cześć, z tej strony Mateusz Jamrozik, witam Ciebie na moim kanale. Tematem dzisiejszego filmu jest ból w obrębie stawu barkowego. Skupimy się dzisiaj na czterech mięśniach, które wchodzą w skład stożka rotatorów. Serdecznie zapraszam. Mięśnie, które rotują staw barkowy zewnętrznie, są to trzy mięśnie z tyłu łopatki. Pierwszym z nich jest to mięsień nadgrzebieniowy, drugi z tych mięśni jest to mięsień podgrzebieniowy, trzeci mięsień jest to mięsień obły mniejszy. Pierwsze dwa przymocowują się do guska większego kości ramiennej, obły mniejszy przyczepia się do dolnej powierzchni guska większego. Jak wspomniałem wcześniej, są to mięśnie, które rotują zewnętrznie staw barkowy. Antagonistą tych mięśni jest jeden mięsień, jest to mięsień podłopatkowy. Znajduje się on z przodu, między żebrami a łopatką, czyli przymocowuje się do żebrowej części łopatki, praktycznie na całej powierzchni i wędruje przyczepem końcowym do guska mniejszego kości ramiennej i mięsień ten odpowiada za rotację wewnętrzną w stawie barkowym. Do najczęstszych objawów napięcia właśnie tych tkanek są ból w obrębie stawu barkowego, ból w obrębie kości ramiennej z boku czy z przodu, drętwienie palców, jak i ból w obrębie szyi czy samej głowy. Do najczęściej zainfekowanych, że tak powiem, tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego, stożka rotatorów, dochodzi do napięcia mięśnia nadgrzebieniowego. Jest to mięsień, który najczęściej ulega napięciom i często właśnie powoduje takie objawy. Natomiast jeżeli tych tkanek jest więcej, dochodzi do zwiększonej kompresji kości ramiennej, do łopatki i każde ruchy, czy wyprostu, czy odwiedzenia, są właśnie ograniczone i bolesne. Dlatego trzeba opracować każdą z tkanek, przede wszystkim zdiagnozować, która tkanka jest zbyt napięta i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Jeżeli chodzi o mięsień obły mniejszy i mięsień podgrzebieniowy, dosyć łatwo można sobie w warunkach domowych te tkanki rozluźnić, ponieważ wystarczy przy ścianie stanąć z piłeczką i te tkanki po prostu uciskać. Jeżeli chodzi o mięsień nadgrzebieniowy, trochę gorzej jest z terapią w obrębie tych tkanek w domu, ponieważ ta tkanka znajduje się u góry i dobrze by było zadziałać punktowo pod ukosem od góry na całej tej tkance. Tutaj sugeruję wybrać się do fizjoterapeuty, który położy delikwenta na stole i sam opracuje tą okolicę. Mięsień podłopatkowy jest kolejnym mięśniem trudnym do ćwiczenia w domu, aczkolwiek uważam, że w domu można ekscentrycznie pracować z tym mięśniem, czyli po prostu napinać mięsień i jego rozciągać, prawda? Jeżeli chodzi o samą terapię manualną, w domu jest ona ograniczona, ponieważ jest to mięsień, który znajduje się między łopatką a żebrami, więc dostęp do tego mięśnia jest mocno ograniczony. Dlatego też w gabinecie pracuję w obrębie tych okolic dosyć powierzchownie i łączę taką terapię punktów spustowych właśnie z terapią funkcjonalną, z masażem funkcyjnym. Jeżeli chodzi o ból stawu barkowego związany z tymi czterema mięśniami stożka rotatorów, myślę, że to tyle. Jeżeli dotrwałeś do tego miejsca, napisz w komentarzu łopatka. Jeżeli masz ochotę skorzystać z terapii u mnie w gabinecie we Wrocławiu, napisz terapia. Natomiast zachęcam Ciebie jeszcze również do polubienia mojego filmu, ponieważ będą się pojawiały nowe filmy, do subskrypcji, abyś nie ominął następnych filmów tego typu. No i oczywiście do udostępniania tego filmu osobom, które faktycznie borykają się z bolesnym stawem barkowym. Do zobaczenia!